zostałam tutaj przeprowadzona jakieś tam ponad 2 lata temu na warsztaty. I tutaj tak naprawdę wsiąknęłam. Została tutaj połowa mojego serca na tych warsztatach, bo zauważyłam, że te osoby niepełnosprawne są zupełnie takie same jak my. Poza tym, że są bardziej szczerzy od nas, że są bardziej otwarci, że są wieczni jak dzieci, że ta ich bezpardonowość, bez zbędnej kurtuazji po prostu opowiadania o czymkolwiek, może tak naprawdę nas, ludzi sprawnych, po prostu nauczyć tego, jak żyć, co jest naprawdę w życiu ważne. Zaczęliśmy kombinować o tym, czy tak naprawdę mogło być hasłem przewodnim całej imprezy. I nie ukrywam, że pomysł tam zupełnie przypadkiem. No i w sumie stwierdziliśmy, że to jest tak naprawdę idealne hasło do tego, żeby nadać jakiś wyraz tej imprezie. Bo właśnie chodzi o to, żebyśmy po prostu, tak jak my wczoraj z dziewczynami na treningu z podopiecznymi, wzięli ich za rękę i po prostu poszli jedną drogą. Ośrodek warsztatów terapii zajęcia funkcjonuje dla osób niepełnosprawnych. To jest ośrodek pobytu dziennego, tylko i wyłącznie, czyli uczestnicy tutaj zjeżdżają mniej więcej od godziny 8 do 14. W międzyczasie mają tam dwie przerwy i na jakieś posiłki. Te warsztaty są po to, żeby rozwijać ich zdolności manualne, żeby te osoby i ich rodziny przede wszystkim przestały się bać tego, że mają osoby niepełnosprawne jakby w granicach swojej rodziny, żeby wyszli z nimi i żeby oni też zrobili coś, co tak naprawdę może wzbudzić właśnie przyjemny uśmiech na twarzach innych ludzi, którzy się ich nie boją. Robią coś niesamowitego, robią rzeczy bardzo piękne i robią to przede wszystkim z serca. I to są osoby tak naprawdę, które z niczego potrafią coś zrobić, oczywiście potokiem instruktora. Są pracownie witrażu, jest pracownia gliny, jest pracownia wikliny, tkacka, gastronomiczna, techniczna, krawiecka, malarskie, odkrywają tak naprawdę swoje talenty. Ja się u niej właśnie zaraziłam dekupażem i tak naprawdę kiedy zaczęłam sama tworzyć swoje rzeczy, nie potrzeba żadnej większej filozofii, tylko po prostu szczerych chęci. No i tak jest, że ja teraz swoje robię, oni oczywiście podpatrujemy i oni ode mnie i ja od nich różne rzeczy. Jeden z podopiecznych, który jest bardzo już niedowidzący, on maluje i w większości obrazów, które są w bibliotece, są właśnie malowane przez niego. On maluje przez ogromne szkło powiększające i właściwie jest tak, że jeden obraz powstaje u niego pół roku. Na kartce rozciera pastele, szukając odpowiedniego akurat koloru. No ja mam ciarki, jak o tym mówię, bo po prostu te osoby cały czas wzbudzają moje gdzieś tam przebicie serca. Będzie 14-15 marzec w Domu Zdrojowym akcja przy współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki, Warsztatów, oczywiście terapii zajęciowej. Dwudniowy blok kulturalny dla mieszkańców i dla uczestników. W sobotę występy świetnych DJ-ów z Częstochowy, grupa Rise Up System. Reggae, dub, po prostu przefantastyczne klimaty, wesołe. Później trochę cięższego grania w stylu popiołu z Rybnika. No a na wieczór z Camparaes. Natomiast w niedzielę
będzie tak bardziej rodzinnie, tam, które będzie ustrojone w stół, gdzie będzie można sobie przyjść, usiąść, napić się, nie wiem, kawę, herbatę i zobaczyć to, co będzie prezentować, czyli będą występy właśnie podopiecznych. Będzie zaproszona grupa z Gorzyc, z warsztatu i będzie grupka dzieciaków głęboko upośledzonych z ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego z Pszczyńskiej. Będzie Cinek i Andrzejewski, Miles Away, zakończenie i na umilenie nam niedzieli.